Dzień dobry, to jest Dobitnie. Ja się nazywam Mariusz Staniszewski. Moim gościem jest dzisiaj pan Łukasz Sakowski, dziennikarz, bloger, biolog, autor bloga totylkoteoria.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że pan przyszedł, że pan przyjął zaproszenie. Pan Łukasz opisał swoją historię, która poruszyła dużą część społeczeństwa i tak jak już mówiłem przed nagraniem, gratuluję odwagi, bo to niełatwo. Historia pana, to pan oczywiście najlepiej powie o swojej historii, ja nie będę o niej opowiadał. Natomiast historia pana to jest historia tranzycji płci, wstrzymania, czyli rozpoczęcia i jej wstrzymania. Ale chciałbym, żeby pan o swoich doświadczeniach opowiedział trochę w kontekście tego, co się teraz dzieje, czyli w kontekście tego, że właśnie w Polsce jest procedowana projekt ustawy o zakazie tranzycji płci dzieci. I dwa moje zaskoczenia. Pierwsze było takie, że Sejm jednogłośnie, ta komisja, która przyjmuje wnioski społeczne, jednogłośnie zaakceptowała projekt zakazu tego rodzaju tranzycji u dzieci, chociaż autorem tego projektu jest Instytut Ordo Iuris i bez sprzeciwu. I to jest jedno zdziwienie, czyli jakby w pewien sposób wyłączono to z przepraszam za zwrot, takiej politycznej naparzanki na początku. A druga rzecz jest taka, że tuż po tym odezwały się jednak głosy, i to dość silne, że jednak no, to jest ograniczanie wolności i wiadomo jednak, że ta naparzanka będzie. Jak pan patrzy na taki projekt zakazu tranzycji dzieci czy osób do lat 18? Jeżeli Ordo Iuris złożyło taki projekt, bo ja szczerze mówiąc nie śledzę tego, nawet nie wiedziałem, że w tej komisji to przeszło, to jestem zaskoczony, jak w tym przypadku postępowa jest Ordo Iuris progresywne, dlatego że w prawie całej Europie to kraje najbardziej progresywne zaczęły zakazywać zmiany płci u dzieci. Najpierw zrobiły to kraje skandynawskie. Finlandia w 2020 już roku zakazała zmiany płci u dzieci. W 2021 Instytut Karolinska, czyli ten, który przyznaje Nagrodę Nobla z medycyny, a w 2022 cała Szwecja tak zrobiła. W 2023 roku w Norwegii taka komisja medyczna wezwała do tego, żeby zrobić to samo, co w Szwecji i Finlandii, żeby zrobić to w Norwegii. Również w 2023 roku zmiany płci akurat nie zakazała, ale mocno ograniczyła Dania. A jeszcze w 2022 roku Francuska Akademia Medyczna wydała takie oświadczenie, które ostrzegało przed zmianami płci, zwłaszcza u dzieci. No i też Wielka Brytania zamknęła klinikę taką główną zmianę płci, w tym u dzieci, z powodu różnych nieprawidłowości. Ale też rok później, w 2023 roku, w samej Anglii najpierw zakazano stosowania blokerów, po prostu zakazano zmiany płci u osób niepełnoletnich w ogóle, nie tylko, że zamknięto klinikę, a już w tym roku całkowicie zakazano w całej Wielkiej Brytanii zmiany płci u dzieci, obejmuje to również Szkocję i nawet NHS, czyli odpowiednik NFZ-u w Wielkiej Brytanii, zlecił takie kontrole w poradniach prywatnych, żeby sprawdzić, czy przypadkiem prywaciarze nie wystawiają tych recept i nie robią takich rzeczy. Więc jeżeli w Polsce taki projekt składa Ordo Iuris, no to można powiedzieć paradoksalnie, że jest to projekt progresywny. A paradoksalnie na pozór, dlatego że oczywiście jest to projekt progresywny, ponieważ twierdzenie, że zmienianie dzieciom płci, czyli de facto okaleczanie ich, zresztą dorosłych też, ale no to jest trochę inna sprawa, z różnych przyczyn prawnych i filozoficznych, że jest to prawo człowieka, no ja mogę odpowiedzieć na to w ten sposób, że specjalna sprawozdawczyni do spraw przemocy wobec kobiet i dziewcząt ONZ-u również potępiła zmianę płci u dzieci i wzywała do tego, żeby tutaj zrobić ograniczenia lub zakazy. Czyli no, specjalistka od praw kobiet i dziewcząt wzywała do takich zmian, do jakie teraz próbuje wprowadzić w Polsce Ordo Iuris i jak rozumiem posłowie wszystkich partii wspólnie obecnych w tej komisji.
Więc chociaż z drugiej strony też na przykład w Niemczech chyba w tym roku, tak w tym roku, albo w zeszłym, już teraz nie pamiętam, chyba w tym, zatwierdzono zmianę płci od 14 roku życia, a w Hiszpanii od 12 roku życia już w zeszłym roku. Więc te dwa kraje... Zgody rodziców. W Hiszpanii od 12 roku trzeba mieć zgody rodziców, od 14 roku trzeba mieć zgody sądu, a od 16 roku bez ograniczeń żadnych. Po prostu się idzie i ma się na zawołanie zmiany płci w urzędzie i od lekarza. Tam zresztą w Hiszpanii protestowały główne organizacje medyczne, takie jak Hiszpańskie Towarzystwo Psychiatryczne, czy Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, czy Towarzystwo Pediatryczne i tam różne inne też kolegium medyczne w Madrycie, czyli taki odpowiednik naszej Naczelnej Izby Lekarskiej. Właśnie dlatego, że to jest po prostu absurdalne, bo jeżeli pacjent przychodzi do psychiatry czy psychoterapeuty i oczekuje wystawienia papierów, że jest transseksualny, podczas gdy ten psychiatra czy psychoterapeuta widzi, że ta osoba na przykład ma autyzm albo borderline, i że to jest przyczyna tej dysforii płciowej, jak badania pokazują, to jest praktycznie w większości przypadków, jest to prawdziwa przyczyna tego, że ktoś chce zmienić płeć, zwłaszcza po 25 roku życia, bo do 25 roku życia to jest często po prostu taka kwestia niedojrzałości i rozwoju jeszcze psychiki i kształtowania się osobowości, ale po 25 roku życia, jeżeli ktoś dalej chce tą płeć zmienić, no to praktycznie zawsze są to przyczynami są zaburzenia psychiczne, neurorozwojowe, czy tak jak autyzm. Ale w tej Hiszpanii to prawo przeszło pod naciskiem głównie takiej partii Podemos. To jest partia taka skrajnie lewicowa. Tam nawet socjaldemokraci się tej ustawie sprzeciwiali, no ale zostali jakby zaszantażowani, że muszą to zaakceptować, bo inaczej nie będą mieli wsparcia i większości w tym głównym federalnym rządzie hiszpańskim. A jeżeli chodzi o Niemcy, to tam w tym roku to było, tam Bundestag przegłosował takie prawo, że od 14 roku życia za zgodą sądu i chyba od 16 bodajże bez ograniczeń, ale teraz nie jestem już dokładnie pewien, jak to tam jest z tym bez ograniczeń, chyba od 16, ewentualnie 18. I co ciekawe, zaraz po tym, jak Bundestag to przegłosował, to nie wiem, z 2 miesiące później chyba, Niemieckie Zgromadzenie Medyczne, to jest taka, to było 128 Zgromadzenie Medyczne, to jest organizacja z dużym, no, dużą tradycją, taka medyczna, medyczno-naukowa, która się zbiera i tam swoje ustalenia w sprawach medycznych dla całych Niemiec wprowadza, znaczy postuluje je, bo nie ma mocy wykonawczej, ale postuluje je. To jest trochę coś jak na przykład, nie wiem, w Polsce, a powiedzmy, że Polska Akademia Nauk, niedosłownie, ale coś w tym guście. No i oni właśnie wezwali do tego, żeby zakazać w Niemczech zmiany płci u osób niepełnoletnich, zaraz po tym, jak Bundestag przegłosował takie prawo, co też pokazuje, że ten postulat tej zmiany płci u dzieci jest czysto polityczny i ideologiczny, ale nie ma on żadnych podstaw medycznych czy naukowych. I o ile jeszcze kilka lat temu niektórzy argumentowali, że są takie podstawy medyczne, dlatego że pojawiały się badania pokazujące, że na przykład w okresie od rozpoczęcia zmiany płci przez pierwsze 4 czy 5 lat tym ludziom się poprawia stan psychiczny, mają mniejsze objawy depresji, czy rzadziej mają jakieś myśli rezygnacyjne, po pierwsze wzięto pod lupę takie badania, a po drugie zrobiono nowsze, dokładniejsze badania. No i okazało się, że te badania, które miały przemawiać za zmianą płci, to nie tylko dotyczy dzieci, ale również do osób dorosłych, bo te wyniki były tak podobne jak u dzieci, tak u dzieci, jak u dorosłych. I okazało się, że po pierwsze znaczna część tych badań, które miały przemawiać za tym, że zmiana płci pomaga, miała sfabrykowane dane, to znaczy wyniki pokazywały, że te osoby mają po zmianie płci taki sam odsetek samobójstw, czy depresji, czy zaburzeń lękowych, czy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, jak przed zmianą płci, i że wcale nie czują się lepiej, cały czas mają ze sobą problemy. A we wnioskach i w wynikach tych badań podawano, że im się poprawiło, czyli po prostu podawano, kłamano w wynikach i wnioskach takich publikacji. Po drugie też te badania, nawet te, którym żadnych takich fabrykacji nie udowodniono, miały bardzo słabą metodologię, to znaczy obejmowały bardzo małe grupy osób, co jeszcze może niekoniecznie będzie dziwne, dlatego że ogólnie osób transseksualnych do pewnego momentu było, identyfikujących się jako transseksualne, do pewnego momentu było bardzo mało, dopiero taki wystrzał nastąpił od ostatniej dekady.
W wielu krajach zachodnich, gdzie są prowadzone statystyki, na przykład w Wielkiej Brytanii czy Szwecji, to był wzrost wśród samych kilkunastolatków o kilka tysięcy procent. Na przykład w Wielkiej Brytanii o 4400%. W Szwecji tam odnotowano prawie 2000% wzrostu w ciągu chyba 10 lat, czy 15, już teraz nie pamiętam, w każdym razie no w bardzo krótkim okresie. Więc nawet już lekarze czy organizacje, które tam polecały tą zmianę płci, zaczęły publikować, że ten wzrost jest niewytłumaczalny w sposób medyczny. Sugerowała na przykład też Francuska Akademia Medyczna w tym swoim oświadczeniu, w którym ostrzegała przed zmianą płci, podała do informacji, że to jest zjawisko zaraźliwości społecznej, czyli social contagion, coś takiego. No po prostu potocznie to nazywamy modą, że coś się staje popularne, więc ludzie co chętnie przyjmują. A w tym przypadku, zwłaszcza wśród nastolatek, nastoletnich dziewcząt, bo to zjawisko zostało zbadane wśród nastolatnich dziewcząt. No jest coś takiego, że one po prostu chętnie się identyfikują jako transseksualne, bo to od pewnego czasu i pewnie przez jeszcze jakiś czas uchodzić będzie za coś pozytywnego, za takie bycie kimś fajniejszym. Ale wracając do tych zmian w krajach europejskich, no to poza Niemcami i poza Hiszpanią wszystkie kraje europejskie albo zakazują tej zmiany płci u osób niepełnoletnich lub ograniczają, jak Dania, albo wzywają do tego, żeby po prostu procedują, żeby takie zakazy powprowadzać, ale jeszcze tego nie zrobiły, tak jak Norwegia. No i też to samo się dzieje w Stanach Zjednoczonych, nie wszystkich oczywiście, bo to wiadomo, Kalifornia to chyba od 4 czy 6 roku życia umożliwia zmianę płci, co jest po prostu szokujące dla mnie. I w dodatku jeszcze tam prywatni ubezpieczyciele to pokrywają, bo tam jakoś tak ustalono, że to musi być pokrywane. Co też pokazuje na marginesie takiej nierówności, że ludzie, którzy mają prawdziwe choroby, ale mają problemy ze zdrowiem, takie prawdziwe problemy ze zdrowiem, ale nie mają jakieś tam problemy z tym ubezpieczeniem, nie są leczeni, a ludzie, którzy po prostu w przypadku dzieci, to zazwyczaj albo mają te dzieci jakieś zaburzenia typu autyzm, albo rodzice im wymawiają, że powinni zmienić płeć, bo to jest takie zjawisko badane, że rodzice, którzy tak bardzo chętnie swoje dzieci kierują w stronę zmiany płci. Zazwyczaj to jest tak, u mnie też tak było, że rodzice są niechętni albo wręcz przeciwni do czegoś takiego. Ale bywa tak, na przykład ci rodzice, tacy aktywiści, rodzice medialni, którzy się chwalą tym, że mają dzieci trans, tam robią na tym kariery nieraz, jak w przypadku pewnego dziennikarza czy takiej aktywistki też w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii, że tacy rodzice często mają albo osobowość narcystyczną i próbują się jakby wybić na... zaspokoić te swoje popędy narcystyczne za pośrednictwem dziecka. I w ramach tego jest też coś takiego jak zespół zastępczy Mannhausena, który sam zespół Mannhausena polega na tym, że ktoś sobie wymawia, że ma różne choroby, żeby zwrócić na siebie uwagę. Najczęściej to dotyczy kobiet, chociaż nie tylko. A zastępczy zespół Mannhausena wygląda tak, że taka zazwyczaj matka wymawia te choroby swojemu dziecku, czasem nawet specjalnie je podtruwa, żeby na różne sposoby, na przykład nie wiem, podajemy jakieś trucizny w jedzeniu, żeby to dziecko chorowało i żeby potem z tym dzieckiem chodzić po lekarzach i opowiadać rodzinie, znajomym czy właśnie w mediach, że taką biedną jest matką, że ma to chore dziecko, że musi po prostu szukać uwagi w skrajny sposób. Mhm. I ci rodzice to często właśnie są tego typu osoby. Chociaż bywają też tacy po prostu, którzy są zagubieni, nie wiedzą, co mają zrobić, a że mają liberalne poglądy, to wierzą w to podejście, że no, dzieci muszą dostać tą zmianę płci, bo inaczej będzie źle, bo inaczej będą się zabijać. I tutaj jest kolejny taki obalenie argumentu, bo to jest jeden z argumentów, że niby dzieci, jeżeli nie będą mieć zmienionej płci, to będą się zabijać z tego powodu, że lepszy martwy syn niż żywa córka, czy na odwrót. I to jest kompletne kłamstwo, żadne badanie naukowe czegoś takiego nie pokazało. I co więcej, teraz już jak powstał nowy ten socjaldemokratyczny rząd w Wielkiej Brytanii, on zlecił taką analizę niezależną naukowcowi z uniwersytetu, już teraz nie pamiętam jakiego, w każdym razie zlecono analizę właśnie tego tematu i przypominam zlecenie lewicowo-socjaldemokratycznego rządu na zlecenie i wyszło właśnie w tej analizie, że nie ma żadnego badania, które by potwierdzało coś takiego, że brak zmiany płci czy brak blokerów dojrzewania prowadzi do samobójstw. I tam też w tym raporcie stwierdza się, że to właśnie taka retoryka może nakręcać, jest taka sugestia, może nakręcać efekt Wertera. Taka retoryka, no, że jeżeli nie będziemy mieli tego, to będziemy się zabijać. No to jest dosyć logiczne dla każdego, kto zna chociaż trochę ten temat samobójstw, wie, że
mówienie o nich w taki sposób jest, nakręca efekt Wertera, ale oprócz tego też bardzo ciekawą obserwacją jest to, że taki szantaż emocjonalny, że albo dasz mi to, co ja chcę, albo ja się zabiję, bo tak to po prostu wprost wygląda, jest bardzo typowy dla właśnie zaburzenia borderline i dla zaburzenia narcystycznego. Takie szantaże emocjonalne, osobowości, zaburzenia osobowości. I co się okazuje? Okazuje się, że właśnie wśród osób, które identyfikują się jako trans, które mają dysforię płciową, a które nie wyrosły z niej, bo to też ciekawa rzecz, badania pokazują, że większość osób wyrasta z niej po okresie dojrzewania, powiedzmy do 25 roku życia, wyrasta z tej dysforii płciowej. Tak też było w moim przypadku. Natomiast jeżeli ludzie z tego nie wyrastają, to zazwyczaj mają cięższe zaburzenia właśnie jak borderline czy narcyzm, chociaż nie tylko, bo też autyzm i inne. No ale ten borderline i narcyzm są bardzo widoczne. Więc tutaj to też się pokrywa, ten objaw takiego szantażowania emocjonalnego, że albo zrobisz to, co ja chcę, albo ja się zabiję, się pokrywa właśnie z tym zaburzeniem. Co też jakby sprzyja tej hipotezie, że to ma związek z sobą. My mówimy o zmianie płci, ale dla wielu osób zmiana płci to jest zabieg operacyjny, ale mówimy także o terapii hormonalnej, która jest częstsza tak naprawdę niż zabieg operacyjny. Tak naprawdę te operacje są robione, z tego co pamiętam, zależnie jeszcze od kraju, ale ja pamiętam takie badania, statystyki w zasadzie, które pokazywały, że jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy zmieniają płeć na kobiecą, że to około 30% osób dokonuje tych operacji ostatecznych, a w przypadku kobiet a mężczyzn to tam chyba 2-3%. Widziałem zresztą w ogóle zdjęcia z takich operacji, to po prostu wygląda makabrycznie. Te operacje polegają na tym w przypadku mężczyzn, że się rozkrawa penisa na kawałki i wszywa go do środka i potem z takiej rany najpierw jest blizna i potem z tej blizny, jak ona się zagoi, no, to ma jakby imitować pochwę. A w przypadku kobiet i tam też w ogóle do tego zabiegu się pobiera kawałek jelita, trzeba wyciąć, więc no to po prostu jest to, po pierwsze to nie ma prawa być jakkolwiek estetyczne ani funkcjonalne, jeżeli chodzi o jakieś tam, nie wiem, doznania seksualne czy coś takiego. Po drugie, a w zasadzie też to powinno być, po pierwsze pozbawia płodności, a po trzecie jeszcze, no też wniesie cały szereg różnych innych komplikacji dotyczących układu moczowo-płciowego i wydalniczego, jelita przede wszystkim. A jeżeli chodzi o kobiety, no to tam to polega na tym, że się pobiera fragment skóry całkiem spory z przedramienia, czasami z uda, i obtacza się tą skórą taki specjalny implant, który wygląda po prostu jak rurka, która można też do tego implantu podłącza specjalną pompkę. No i na tym polega erekcja w przypadku, że po prostu się podłącza pompkę i się pompuje. Nie wiem jak to nazwać, taki trochę wibrator pompowany, który jest implantem jednocześnie obtoczonym skórą. Tam też jest bardzo dużo skutków ubocznych czegoś takiego, bo ponieważ skóra posiada włosy, to nawet jeżeli się tą skórę wcześniej usunie jakieś tam laserowo z włosów, to i tak pojedyncze włoski, zwłaszcza z czasem, będą odrastać, więc w przypadku takich zabiegów są po prostu z czasem jest coraz większe ryzyko powstawania wewnętrznych ropni i potem jakichś infekcji wewnętrznych, czasem nawet śmierci. Ale jeżeli chodzi o te hormony i blokery własnych hormonów płciowych, które też są nazywane blokerami dojrzewania, dlatego że blokują hormony płciowe, więc w okresie dojrzewania blokują dojrzewanie, ale one też są podawane osobom dorosłym, dopóki nie usunie się jajników, a już przede wszystkim jąder, to się też podaje te blokery dojrzewania, nawet osobom dorosłym, no to te blokery dojrzewania też znacząco zmieniają funkcjonowanie i fizjologiczne, no bo zmieniają całkowicie gospodarkę hormonalną, powodują też różne choroby. Takiego osteoporoza, choroby serca, nowotwory nerek czy nowotwory wątroby, rzadziej nowotwory mózgu lub rzekome guzy mózgu, czyli rzekomy guz mózgu to jest coś takiego, że lokalnie zwiększa się bardzo mocno ciśnienie w mózgu, przez co daje efekt guza, mimo że tam guza nie ma. No i też co ważne, w przypadku tych hormonów i leków blokujących własne hormony płciowe, no to tam bardzo często skutkiem ubocznym, i to też jest podane już w ulotkach, przebadane po prostu, że jednym z najczęstszych skutków ubocznych jest depresja i zaburzenia lękowe, co od razu zapala taką czerwoną lampkę, że skoro ktoś takie leki dostaje i ma
bardzo duże ryzyko, że takie skutki uboczne wystąpią, a do tego u takich osób no, prawie praktycznie zawsze, to też badania pokazują, to akurat zwłaszcza z Ameryki, te zaburzenia i tak już są, kiedy te osoby się zgłaszają do leczenia w kierunku zmiany płci, to i tak już praktycznie zawsze mam depresję, zaburzenia lękowe czy obsesyjno-kompulsywne, wynikające najczęściej z innych zaburzeń, typu właśnie autyzm, czy zespół Aspergera, albo właśnie borderline i tak dalej, też dysmorfofobia. No to jak takie osoby mogą decydować świadomie o takich rzeczach jak właśnie zmiana płci, kiedy po prostu nie są w stanie, już nie mówiąc o dzieciach, które jeszcze mają nierozwiniętą psychikę, emocjonalność i tak dalej. No wobec tego cały ten w ogóle proces jest bardzo kontrowersyjny i na co zwrócono uwagę w Wielkiej Brytanii, kiedy zakazywano zmiany płci u dzieci całkowicie, bo tam zlecono taki raport, dr Hilary Kass, ona jest pediatrą, taką zasłużoną tam z różnymi orderami od rodziny królewskiej, od rządu i tak dalej. Jak tam są te zasługi, chyba krzyża to się nazywa, czy jakieś tam, co prezydent nadaje, no to tam mają coś takiego i taka bardzo zasłużona pediatra, tam z różnym z dorobkiem medycznym, też prospołecznym, została zlecenie od rządu brytyjskiego, jeszcze tego poprzedniego, konserwatywnego, żeby zbadać, czy zmiana płci ma jakiekolwiek podstawy medyczne i ona zbadała to i przygotowała taki raport, z którego wynika, że właśnie no nie ma żadnych badań, które by potwierdzały, że zmiana płci jest skuteczna, bo te, które są albo sfabrykowane, albo słabej jakości, a takich typowo badań klinicznych w ogóle nie ma, tak jak na przykład, nie wiem, były szczepienia na COVID, no i trzeba było zrobić badania kliniczne szybko, ale one były robione. Tak tutaj nie ma żadnych badań klinicznych, czyli po prostu to była terapia eksperymentalna. Ale nie ma, bo nie wolno robić tych badań, czy nie ma, bo nie ma materiału, że jest za mała próba? Dlaczego nie ma? Nie, badania można robić, bo oczywiście, tak jak mówię, badania były robione, ale były bardzo słabe metodologicznie, one po prostu nie spełniały kryteriów badania klinicznego, które ma dosyć ścisłe kryteria, powinno trwać ileś lat i tak dalej, bo najpierw powinny być w ogóle obserwacje toksykologiczne, jakie to właśnie wpływa na, nie wiem, wątrobę i tak dalej, potem jakieś bardziej szczegółowe i szersze i potem dopiero badanie skuteczności, czyli czy potem dysforia płciowa mija, czy nie mija. Także takich badań w ogóle nie przeprowadzono i to też jest właśnie, ten okres badania jest ważny, dlatego że jak te takie słabe badania, które były robione, ale które nie spełniały kryteriów badań klinicznych, one zazwyczaj trwały tam 3, 4, 5 lat, co też ważne, do takich badań szukano osób przez aktywistów, więc no to były raczej środowiska też nacechowane ideologicznie, to nie była taka losowa próba, jaka powinna być w takich badaniach. No ale jeżeli chodzi o ten okres badania, no to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli zaczyna się zmianę płci, to człowiek ma takie poczucie jakby zaczynania życia od nowa, co samo w sobie jest takim bodźcem motywującym do życia i przez to może się okresowo poprawiać nie przez zmianę płci, tylko przez sam ten bodziec. Na przykład u osób borderline, takie osoby poza tym, że zmieniają płeć, to mogą zmienić płeć, to też mają inne takie radykalne zmiany tożsamości, jakby takiego zaczynania życia od nowa, więc na przykład takie osoby są bardziej skłonne, żeby zmieniać radykalnie swoje poglądy, zmieniać środowiska funkcjonowania, albo zmieniać religię, albo nie wiem, dołączać do jakichś sekt, takich rzeczy i ten efekt im to daje. A w przypadku zmiany płci też taki efekt występuje. No a po drugie, i to też stwierdzono właśnie, teraz już nie pamiętam w którym, chyba w tym najnowszym raporcie już zleconym przez socjaldemokratów, ale zrobionym przez naukowców, w tym w Wielkiej Brytanii, tym, którym tam stwierdzono, że, że nie ma związku z takiego, że zmiana płci zmniejsza ryzyko samobójstw. No i ten nowszy raport w Wielkiej Brytanii też zwraca uwagę na to, że ludziom się poprawia, to może być nie tylko ten efekt takiej motywacji do życia poprzez zmianę tożsamości, ale też taki, że w przypadku tej zamkniętej już kliniki zmiany płci, tam po prostu rutynowo też podawano leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, kiedy zaczynano tą zmianę płci. Więc ten efekt poprawy nastroju przez jakieś tam 2-3-4 lata wynikał właśnie z podawania antydepresantów, a nie ze zmiany płci. No także podkreślają różni naukowcy czy różni eksperci, którzy przygotowują takie ekspertyzy, że nie ma ani jednego badania, które by potwierdziło, że zmiana płci jakkolwiek, na cokolwiek pomaga. I tak naprawdę to jest skandal medyczny, no bo wyobraźmy sobie, że teraz jakaś terapia, jakiś lek, jakiś rodzaj operacji, cokolwiek jest wprowadzane do powszechnego obiegu bez żadnych badań klinicznych. Wyobraźmy sobie, żeby tak było na przykład ze szczepionkami. No to byłby to gigantyczny skandal. Mimo, że te badania kliniczne były, to tam ludzie się doszukiwali jakiegoś skandalu, a te badania były, a tutaj takich badań w ogóle nie było.
I one jeszcze były, i potem ta terapia była jeszcze robiona na dzieciach, nie tylko na osobach dorosłych, ale również na dzieciach. No więc to jest moim zdaniem gigantyczny skandal, że taka terapia eksperymentalna zaczęła funkcjonować jako niby uznana powszechnie terapia. I tutaj też no, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale właśnie w Norwegii czy w Szwecji wskazano, że to jest po prostu terapia eksperymentalna. Uważam, że to będzie dla XXI wieku, a przynajmniej pierwszej jego połowy, to pewnie będzie jeden z największych skandali medycznych, kiedy już no, świat przejdzie, odejdzie od tego. Czy pan może opisać na swoim przykładzie, co się dzieje w ciele człowieka, w ciele i umyśle człowieka, kiedy tą terapię się rozpoczyna, bo pan ją rozpoczął? Tak. No ja byłem wtedy jeszcze bardzo młody, także moja psychika i emocjonalność się wtedy kształtowały, więc nie wiem, jak to wygląda w przypadku osób dorosłych. Przypuszczam, że podobnie, tylko może tam, no różnice pewnie są jakieś, ale raczej podobnie. No u mnie napędziło to na pewno zaburzenia lękowe i depresyjne, które miałem. Pamiętam też, chociaż to też mogło wynikać nie tylko z tego, że brałem te leki, ale też z tego, że po prostu jak wychodziłem jako w cudzysłowie, jako dziewczyna z domu, to też się, nie wiem, bałem, że ktoś mnie jakby rozpozna, że nie jestem dziewczyną, albo że nie wiem, ktoś znajomy, stary znajomy mnie gdzieś zobaczy, więc to pewnie też jakoś tam dodatkowo nakręcało te zaburzenia lękowe. Poza tym miałem takie po prostu, miałem strasznie namieszane w głowie. Pamiętam, że miałem w ogóle jakieś takie dziwne sny, w których jakby, nie wiem, spotykałem siebie jako mężczyznę, no tak jakieś takie, nie wiem, jak to nawet określić, ale miałem bardzo właśnie, jakby do końca nie rozpoznawałem, kim jestem, ale nie w takim sensie, że nie wiedziałem, że się nazywam Łukasz Sakowski. To nie było jakieś takie, to nie było psychotyczne, tylko to było takie właśnie jakiegoś takiego pogubienia emocjonalno-tożsamościowego, nie wiem w ogóle nawet, jak to nazwać. Rozdwojenia jaźni? Nie, właśnie nie, to nie było tego typu zaburzenie. Aczkolwiek jeżeli chodzi o rozdwojenie jaźni, to mogę przytoczyć ciekawy przykład tylko znowu ze świata, bo jest taka organizacja WPATH, czyli World Professional for Association for Transgender Health, czyli Międzynarodowe Towarzystwo na Rzecz Zdrowia Transgenderystów. I to towarzystwo przygotowywało już od wielu lat takie standardy dotyczące zmiany płci, tego, jak takie osoby powinno się leczyć, które mają dysforię płciową. No i to towarzystwo, tam byli w tym towarzystwie, są nadal lekarze, ale też aktywiści czy prawnicy, którzy zajmują się zmianą płci prawną. No i ta organizacja z każdymi kolejnymi swoimi standardami, takimi zaleceniami, obniżała próg jakby wejścia w tą zmianę płci, czyli można było ją zmienić łatwiej, szybciej, w młodszym wieku. Już w pewnym momencie zaczęli w ogóle właśnie propagować zmiany płci osób niepełnoletnich, a potem już w ogóle u małych dzieci. Też w jednej z ostatnich tam zmian wprowadzili jako uzasadnienie, żeby zmienić płeć małym chłopcom, że niby istnieje tożsamość eunucha, czyli kastrata, że niby ta organizacja zrzeszająca lekarzy, naukowców, psychologów popierających zmianę płci postulowała, że istnieje coś takiego jak tożsamość płciowa eunucha, czyli małego chłopca, który pragnie do końca życia być kastratem, i w ten sposób uzasadniano to, żeby coś takiego robić. Potem się zresztą w wyniku śledztwa dziennikarskiego okazało, że w tej organizacji, z tą organizacją, tą WPATH, powiązana jest grupa pedofilii. Została nakryta dlatego, że udzielała się na takim forum dla sadystów i pedofilów, i tam po prostu opisywali jakieś swoje fantazje, że ich podniecało okaleczanie właśnie małych chłopców, ich genitaliów. I zresztą część z tych mężczyzn została już skazana, no ale bo też się dopuścili jakieś tam krzywdzenia dzieci, ale i w tygodniku wprost nawet był w ogóle wywiad, chyba w tym jeszcze roku był wywiad z dziennikarką, która brała udział w tym śledztwie dziennikarskim. Ale te postulaty, żeby zmieniać płeć coraz szybciej, coraz łatwiej, one zaczęły się upowszechniać. W pewnym momencie te standardy WPATH zaczęły być kopiowane, zaczęto robić kopię wklej tych standardów w WHO, w Endocrine Society, czyli Towarzystwie Endokrynologicznym, tutaj w Polsce, w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym. Więc to po prostu zaczęło być uznawane powszechnie jako uznane, mimo że nie przedstawiono żadnych badań na to. I co więcej, to bazowało na tak absurdalnych rzeczach, jak właśnie niby tożsamość płciowa eunucha, która miałaby istnieć. To jest oczywiście absurdy, nie ma czegoś takiego. I właśnie w tym roku, w marcu, opublikowano wewnętrzną korespondencję oraz nagrania z konferencji takich wewnętrznych zamkniętych członków tej organizacji WPATH, która też dodajmy, że
co prawda zrzesza ludzi z całego świata, ale tam chyba około 70% osób to są ludzie ze Stanów Zjednoczonych, w większości ze wschodniego i z zachodniego wybrzeża, czyli tych takich najbardziej, no wiadomo jakich, ideologicznie nacechowanych miejsc. I z tego wycieku wynikało no między innymi właśnie to, że oni tam zalecali zmienianie płci u osób z autyzmem, czy dzieci z autyzmem, czy z borderline, ale też właśnie tam przyznawali, że mają pacjentów, którzy mają nowotwory, a nawet umierali z powodu właśnie tych zmian płci i to przyznają wprost. Tam też jeden lekarz na przykład przyznawał, że jak on mówi pacjentom niepełnoletnim o tym, jakie będą skutki uboczne blokerów dojrzewania, to że widzi, że oni w ogóle nie rozumieją tego, no bo jeżeli ma, nie wiem, 10-letnie dziecko i mówimy o tym, że nie będzie mogło zajść nigdy albo przez długi okres w ciąży, albo że jeżeli wycofa się z tej terapii, to będzie mieć problemy z zajściem w ciąży czy z spłodzeniem dziecka, albo że może mieć osteoporozę i tak dalej, to że dziecko tego nie rozumie, no bo jak ma to rozumieć? Takie rzeczy uczy dopiero tam, nie wiem, w wieku 12 lat czy 13 czy coś takiego, a i wtedy to też tak nie dociera do końca do umysłu człowieka. No i to, do czego nawiązałem, bo pan mówił o tej rozwojeniu jaźni, no to się okazało właśnie, że ta organizacja WPATH nawet osobom z rozwojeniem jaźni, czyli właśnie z osobowością wieloraką, teraz to się nazywa dysocjacyjne zaburzenie tożsamości, tak się to teraz w tej chwili tak profesjonalnie się na to mówi, że nawet takim osobom zalecali zmianę płci i tam jest nawet przykład w tych wyciekniętych danych takiej psychoterapeutki, która jakby uzyskuje w cudzysłowie świadomą zgodę od kolejnych tożsamości tego pacjenta z tą osobowością wieloraką i to jest w ogóle opisane, że ona tam wywołuje po kolei tam kolejne tożsamości tej osoby, żeby każda kolejna jakby tożsamość odpowiedziała, że wyraża zgodę na zmianę płci, no i dopiero wtedy ta osoba jest skierowana na tą zmianę płci, więc to po prostu jest tak kuriozalne. Takiej osobie nigdy absolutnie nie powinno się zmieniać płci, zresztą tak samo jak osobie z autyzmem czy z borderline, bo tu też pokazują badania i obserwacje, że jeżeli te objawy tych zaburzeń, no, nie wiem jak z osobowością wieloraką, autyzmem raczej nie, ale w przypadku zaburzeń osobowości, właśnie przede wszystkim borderline, jeżeli udaje się zaleczyć to zaburzenie, to też te objawy dysforii płciowej mijają. No bo w ogóle w przypadku tych zaburzeń tak zwanej wiązki B, a przede wszystkim w przypadku borderline, jednym z kryteriów diagnostycznych są w ogóle zaburzenia tożsamości, więc no, dla każdego, kto jest dobrze wykształconym psychologiem czy psychiatrą, jest jasne, że zaburzenia, chęć zmiany płci, zaburzenia tożsamości, identyfikacji płciowej są wtórne, są spowodowane zaburzeniami osobowości, a nie, że są czymś odrębnym i że takim osobom powinno się zmieniać płeć. A niestety tak się robi bardzo powszechnie. I no to widać też ewidentnie po tym, że znaczna część tych ludzi, którzy mają zmienioną płeć, a są już dorośli i wyrośli z tego, cały czas to mają, to mają te zaburzenia, bo pomijając to, że to widać po ich zachowaniach, to też bardzo często ci ludzie, jak się wejdzie na ich Instagramy, na ich Facebooki czy Twittery, oni mają to opisane w swoich biogramach, że mają osobowość borderline, bo też w tym środowisku to jest takie dosyć modne, żeby prowadzić się swoimi zaburzeniami psychicznymi, no i oni po prostu podają, że mają to zaburzenie, więc sami to przypuszczenie potwierdzają. Rodzą się takie dwa zasadnicze pytania w tej sytuacji. Po pierwsze, z pana historii wynika, że jeżeli, że, znaczy nie tylko z pana historii, ale to może zacznijmy od tego. Z pana historii wynika, że jeżeli świat naukowy w zasadzie, czy badania, które są prowadzone, pokazują, że mamy do czynienia z pewnym oszustwem, tak? Że z pewnym nadużyciem. No to muszą się znajdować ludzie, którzy się na to oszustwo godzą albo w tym oszustwie uczestniczą, żeby to, żeby, że tak powiem, biznes się kręcił. Tak. W pana przypadku, pan opisał dokładnie taki przypadek. Tak, w moim przypadku to nie był biznes, tylko raczej, znaczy może zacznę od tej strony, że moim zdaniem... Biznes w cudzysłowie, żeby jakby... Tak. Ale nie, nawet dosłownie to jest też biznes, tylko ja chciałem wyjść od tego, że moim zdaniem są takie trzy główne powody tego, żeby zmieniać, żeby w ogóle propagować coś takiego jak zmiana płci. Pierwszy i najbardziej głęboki to jest taki, że ci ludzie, którzy zmieniają płeć, no oni na jakimś tam poziomie swojej świadomości wiedzą, że się okaleczają, że po prostu wydają masę pieniędzy na coś bezsensownego, że kłócą się z rodziną przez to niepotrzebnie, bo często rodzina takiego czegoś nie akceptuje z oczywistych powodów.
I to wcale nie jest jakaś zła wola rodziny, tylko po prostu no, raczej zdrowy rozsądek tej rodziny. I ci ludzie, żeby podtrzymywać to swoje wyparcie, że robią sobie krzywdę, no muszą jakby zapożyczać to wyparcie. To jeden z takich ważnych mechanizmów obronnych psychologicznych, też takich nie do końca dojrzałych, czyli takich powiedzmy typowych też na przykład dla osobowości borderline, ale nie tylko, że muszą to wyparcie podtrzymywać i to wyparcie pomaga im w utrzymywaniu tego wyparcia, pomaga im namawianie kolejnych osób na zmianę płci, ponieważ, a zwłaszcza dzieci, ponieważ sobie mogą wtedy myśleć, no jeżeli dzieci zmieniają płeć, no to moja zmiana płci też jest w porządku. No to na tej zasadzie, że jeżeli my popełnimy jakiś błąd albo wpakujemy się w jakieś kłopoty, to chcemy wciągnąć w to osoby innych, żeby nie być w tym sami i też łatwiej nam po pierwsze wypierać, że jesteśmy w kłopotach, a po drugie też jest nam trochę raźniej. I moim zdaniem w moim przypadku to raczej był właśnie tej osoby, która mnie nakłoniła do zmiany płci, kiedy byłem dzieckiem i potem mi wysyłała te leki hormonalne i tak dalej, to i blokery dojrzewania, no to, że to był raczej ten mechanizm, bo ta osoba nie brała ode mnie pieniędzy, nie zarabiała na tym po prostu. Ile pan miał wtedy lat? 14. Od 14 roku życia do 18 roku życia mi to dawała, a potem już miałem to oficjalnie przez, no też tak naprawdę sfabrykowaną przez psychologa diagnozę. No i moim zdaniem to jest taki główny, najbardziej głęboki, emocjonalny taki powód, który stoi za działalnością bardzo wielu aktywistów, ale też tych takich niszowych ludzi, którzy siedzą w sieci i którzy no, udzielają się w komentarzach albo właśnie w tych grupach transseksualnych i tak dalej, których jest bardzo dużo i są bardzo liczne i też tam są takie specjalne grupy zamknięte dla dzieci, gdzie tam są na przykład podawani specjaliści, którzy wydają diagnozy od pierwszej czy drugiej wizyty albo z odpowiednią opłatą i tak dalej. Bardzo łatwo to uzyskać. Zresztą też jako nastolatek na taką listę trafiłem, tylko jeszcze to nie było na Facebooku. No w każdym razie, jeżeli chodzi o drugi taki główny powód tego, że się propaguje tę zmianę płci, no to jest powód ideologiczny, czyli ludzie, którzy wierzą w to, że ta zmiana płci faktycznie pomaga, ale oni sami tego nie robią, bo nie mają takich problemów, tylko jakby mają takie poczucie, że pomagają jakiejś uciskanej mniejszości. I to jest moim zdaniem, dotyczy bardzo wielu tak zwanych sojuszników osób trans, aktywistów, ale takich, którzy sami nie są trans. No a trzeci powód to jest oczywiście właśnie biznes i tu nawet już nie w cudzysłowie, ale wprost biznes, tylko nie biznes koncernów farmaceutycznych, jak niektórzy twierdzą, dlatego że koncerny farmaceutyczne, te leki hormonalne, one sprzedają na przykład w o wiele, wiele, wiele większych ilościach jako leki antykoncepcyjne na przykład u kobiet, czy u mężczyzn testosteron jako tam jakoś, jako taki środek, nie wiem, pomagający na masę ciała, na masę mięśniową przez masę mięśniowe i tego typu rzeczy. Więc dla korporacji farmaceutycznych to nie jest duży biznes, że jakaś tam odsetek osób, które identyfikują się jako trans, zażywa te hormony. Nawet jeżeli liczba tych osób wzrosła o tyle 1000%, to nadal jest to wzrost tam powiedzmy, że kilkudziesięciu, kilkuset przypadków rocznie na kraj do kilku tysięcy, więc to nadal skala wzrostu jest bardzo duża, ale sumarycznie to nadal nie są takie liczby, żeby korporacje na tym zarabiały duże pieniądze. Natomiast duże pieniądze zarabiają na tym kliniki zmiany płci i ci wszyscy psychoterapeuci, psycholodzy, psychiatrzy, którzy te diagnozy wystawiają, no bo oni po prostu za takie wizyty biorą bardzo duże pieniądze, za wystawianie tych opinii biorą bardzo duże pieniądze, za wystawianie zaświadczeń do sądów czy w innych krajach do urzędów stanu cywilnego, żeby można było się poświadczyć, że się zmienia płeć, też biorą bardzo duże pieniądze. Także to jest tego typu biznes. Też widziałem takie mapy pokazujące porównania z roku tam chyba 2002 do 2022 w Stanach Zjednoczonych akurat liczbę klinik zmiany płci, gdzie tam po prostu z kilku na całe Stany Zjednoczone się tego rozmnożyło do kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset w 2022 roku. Więc to jest raczej tego typu biznes, taki trochę bardziej jak poradnie medycyny estetycznej czy chirurgii plastycznej, tylko jeszcze tutaj są całą podbudową ideologiczną no i tymi psychologami, którzy tam wystawiają te opinie za to wszystko i psychiatrami i seksuologami. Ale to jest biznes tego typu raczej niż wielki przemysł farmaceutyczny. Ale to mówiłem w pana przypadku mówiłem w skali mikro, natomiast w skali makro, jeżeli nauka mówi coś innego, a mimo wszystko to jest pchane do przodu, to się rozwija, no bo tych klinik, w sensie poradni, tych poradni przybywa. Przybywa także chętnych do tego, żeby w tym uczestniczyć. To znaczy, że
istnieją inne bodźce poza medyczne, które jakby powodują, że ten interes się dalej kręci. To jeżeli pan powiedział, że tak naprawdę próba leczenia na przykład depresji, zmianą płci powoduje tak naprawdę, że te osoby albo wracają do depresji, albo mają jeszcze głębszą depresję, no to jakby co, nie trzeba być szczególnym fachowcem, żeby dojść do takich wniosków, ale jeżeli badania to potwierdzają, to w zasadzie ten kierunek powinien zostać no, zamknięty albo przynajmniej bardzo ograniczony, tak, żeby nie powodować szkód. Natomiast jeżeli te szkody są powodowane, a ciągle mówimy jednak o bardzo niszowych grupach ludzi, prawda? No to są jednak ciągle niszowe, znaczy, że muszą być inne powody, które pchają ten interes do przodu. Jakie to są powody? Ideologiczne tylko? No właśnie, tak jak mówiłem, moim zdaniem ideologiczne, ale nie tylko, bo to jest też ten biznes. Tam jest też komuterstwo po prostu, jak na przykład prześledzić, jest taka książka, która jeszcze nie została wydana po polsku, Time to Think, napisana przez, czyli jakby czas to przemyśleć, napisana przez Hannah Barnes, która jest dziennikarką śledczą BBC, chociaż też pisze w The Guardianie, czyli tak samą drogą w takich mediach, które do niedawna jeszcze dosyć mocno propagowały tą ideologię, żeby zmieniać płeć. No to ona przeprowadziła śledztwo dotyczące tej kliniki zmiany płci w Londynie, która została zamknięta niedawno. I okazało się, że tam na przykład aktywiści naciskali bardzo na lekarzy, którzy i na psychologów, którzy tam pracowali, żeby wystawiać jak najszybciej te doświadczenia zmiany płci bez żadnej diagnozy i wypisywać leki hormonalne i skierowania na zmianę płci. W ogóle w Wielkiej Brytanii istnieje taka organizacja Mer Minds, po polsku to byśmy powiedzieli syrenki, i to jest organizacja właśnie protranseksualna, której szefowa do niedawna, już teraz nie jest szefową, ale jeszcze przez długie lata była, w ogóle zmieniła, ona nie wiem, czy ona ma jakąś diagnozę postawioną, ale jak ja tak śledziłem tą historię, to mi się to właśnie kojarzyło z tym zespołem zastępczym Anhausena, o którym wcześniej mówiłem. No to ona swojemu synowi zmieniła płeć chyba w wieku 12 bodajże lat, teraz nie jestem pewien, ale w każdym razie to było tak wcześnie, że nawet w Wielkiej Brytanii nie mogła zrobić mu tej operacji kastracji i właśnie tego szycia penisa, że zabrała go do Tajlandii, żeby mu tą operację zrobić. I co ciekawe, w ogóle od tamtego czasu Tajlandia już zakazała zmiany płci u osób niepełnoletnich, operacji zmiany płci u osób niepełnoletnich. Nie wiem jak tam z weryfikacją, no bo Tajlandia raczej nie ma zbyt silnych tych instytucji publicznych, ale w każdym razie prawnie jest to już teraz tam zakazane. Ale wtedy nie było. No więc kobieta wzięła swojego syna, tam 12 czy 14-letniego, do Tajlandii, wykastrowała go, kazała wszyć mu penisa do środka, żeby imitować pochwę. Oczywiście też te hormony, tam to wszystko już było. No i ta kobieta właśnie była szefową organizacji Mer Minds i też była przez pewien czas taką gwiazdą w Wielkiej Brytanii. Tam występowała na tych konferencjach popularnych TEDx. One już zostały oczywiście z jej udziałem usunięte z YouTube'a, no, ale do pewnego czasu one były dostępne. I ona jako właśnie w ramach tej organizacji też lobbowała na tą klinikę zmiany płci. Co ciekawe, też się okazało w wyniku śledztwa, że akurat The Timesa, że tego brytyjskiego The Timesa, że ta organizacja miała powiązania z pedofilami. I to nie jest jakaś tam teoria spiskowa, tylko po prostu pisała o tym główne media właśnie typu The Times, The Guardian i tak dalej. I co jeszcze ciekawe, ona, to ponieważ też powstała w Wielkiej Brytanii taka organizacja Koalicja LGB, LGB Coalition bodajże to się nazywa. I w ogóle to jest ciekawe, że na całym świecie teraz powstają w zachodnim organizacje LGB, które właśnie się odcinają od trans, queer i tych wszystkich kolejnych jakby zaburzeń psychicznych, czy też jakichś innych takich dziwactw, fetyszów, parafilii seksualnych i tak dalej. I słyszałam tylko gejów, lesbijki i osoby bi. I czyli tak pierwotnie było, bo to, że to się zaczęło robić z tego LGBT, to dopiero kwestia ostatnich tam, nie wiem, 10-15 lat. No i ta organizacja powstała w Wielkiej Brytanii i ona właśnie zaczęła walczyć między innymi z transaktywizmem. No i ta Susie Green z tej organizacji Mer Minds, czyli Syrenki, czyli tej transseksualnej, zgłosiła jakieś tam nieprawidłowości do urzędu na temat tej organizacji LGB Coalition. I tam też zarzucała jej transfobię i tak dalej, no i się okazało, że śledztwo tego urzędu, tam, które jakby, nie wiem jak to dokładnie działa, no ale jakoś tam przyznaje ten status fundacji pożytku publicznego, zrobił takie badanie, okazało się, że nie ma tam żadnych nieprawidłowości, ale się okazało, że nieprawidłowości są, ale właśnie w organizacji tej transseksualnej, tej Mer Minds. Mhm.
To było w 2022 roku, a w 2023 ta kobieta zrezygnowała z tej organizacji, bo tam właśnie wyszły te skandale pedofilskie, też zamknięto tą klinikę, właśnie wyciekły te, to, że tam były naciski na ten personel medyczny, zresztą tam była bardzo duża rotacja tego personelu, to znaczy ci lekarze i psycholodzy tam bardzo często przychodzili i odchodzili z tej kliniki i też były wywiady z nimi, oni mówili po prostu, że tam były wprost naciski, że mają być wystawiane prawidłowe dokumenty, diagnozy na transseksualizm, na dysforię płciową, miały być wystawiane odpowiednie leki bardzo szybko. I dlatego oni rezygnowali z tego. No i ta organizacja Bare Minds, ona cały czas istnieje i zresztą też tam jak były te wycieki dotyczące tej międzynarodowej organizacji WPATH, czy był ten raport dr Hilary Kass, tej pediatry, ona tam też się temu sprzeciwiała, ta organizacja Bare Minds, tylko już z innym szefostwem. No więc tam był po prostu bardzo silny lobbying, tak, że to wszystko na siebie wpływało i to, że to był biznes, i to, że była ta ideologia, i to, że były zaburzenia właśnie takich rodziców aktywistów jak tej kobiety, zaburzenia prawdopodobne, bo nie znam jej kartoteki, nie znam osobiście, no ale przypuszczam, wyglądało to z zewnątrz przynajmniej jak zupełnie jak jakiś zespół Mannhausena z jakimiś formami też zaburzeń osobowości. No i też na tym najgłębszym poziomie aktywiści, którzy po prostu namawiają ludzi do zmiany płci, żeby poczuć, że oni, żeby jakby wmawiać sobie, że oni nie popełniają błędu, skoro inni popełniają ten sam błąd, co oni. Z tego, co pan mówi, to może ja, niech mnie pan skoryguje, jeżeli mówię źle, ale taki wyciągam wniosek, że istnieje jakieś mroczne podziemie, które wychodzi na zewnątrz w postaci lobbingu, który staje się już legalny, oficjalny, modny czasami, a tak naprawdę skutki, te wszystkie skutki są destrukcyjne i jeszcze bardziej napędzają to podziemie. Poniekąd tak, ale tutaj jest jeszcze, trochę o to zaznaczyłem, ale w sumie tego nie rozwinąłem, jest bardzo istotny wątek, bo tak jak były tam powiedzmy od lat 60., 70. te organizacje gejowskie czy gejowsko-lesbijskie, one mniej więcej od 2015 roku, czyli kiedy Stany Zjednoczone ogólnokrajowo zalegalizowały małżeństwa jednopłciowe i geje i lesbijki po prostu przestali tam się aż tak... Oczywiście nie, że wszyscy zrezygnowali, bo tam część gejów i lesbijek jakby się tak wyspecjalizowała w tym aktywizmie, że to już był ich jedyny zawód i tylko to mogli robić, ale czy potrafili robić, ale znaczna część tego ruchu po prostu odeszła, no bo jakby poczuli, że postulat został wywalczony i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo też w wielu krajach już nawet wcześniej. W zasadzie no, Polska jest jednym z ostatnich państw, które nie zalegalizowały małżeństw jednopłciowych w świecie zachodu, nawet jakieś takie kraje Ameryki Południowej, większość krajów Ameryki Południowej nawet już to zrobiła, tylko nie wiem, Brazylia, Argentyna, Chile i tak dalej. I kiedy te geje i lesbijki zaczęli od tych organizacji odchodzić, ale te organizacje cały czas istniały, cały czas miały swoje struktury jakieś tam, czy to prawne, czy to po prostu, że tam jest ludzie w tym byli, mieli oczywiście swoje jakby soft power, takie wizerunkowe, media społecznościowe, kontakty z dziennikarzami i tak dalej. I te organizacje zaczęły być przejmowane przez transaktywistów albo przez osoby niebinarne tak zwane, czyli no najczęściej też osoby borderline albo narcystyczne, które uważają się za jakąś postać transseksualizmu. I te organizacje pod swoim szyldem, pod swoim autorytetem, który jednak miały, taki ogólny, to był taki autorytet, który też no, nawet ta część prawicowa uznawała, pomijając może jakichś skrajnych, nie wiem, fundamentalistów religijnych. To się stało po prostu powszechne w większości krajów, gdzie chyba nawet we wszystkich, gdzie te małżeństwa jednopłciowe legalizowano, no tam, nie wiem, po 80-90% społeczeństwa to popierało, więc i lewica, i prawica, i konserwatyści, i liberałowie, i wszyscy prawie. No to te organizacje miały bardzo duże uznanie, ale one zaczęły propagować zmianę płci, bo zostały poprzejmowane przez transaktywistów. Co ciekawe w Polsce, gdzie no, nawet związków partnerskich nie zalegalizowano jak dotąd, te organizacje też zaczęły być przyjmowane przez transaktywistów. Ja to obserwowałem z bliska w Poznaniu, ale na przykład weźmy pod przykład Parady Równości tej głównej, bo wiem, że ona się ostatnio podzieliła, ale na jakieś kilka frakcji, ale jak jeszcze do zeszłego roku była ta główna Parada Równości, no to ona miała od kilku lat, od dwóch czy trzech lat, jako główny postulat miała właśnie ułatwienie zmiany płci. Pierwszy postulat to była jakaś tam takie ogólne, że chcemy tolerancji, równości, coś takiego. Drugi postulat to już była zmiana płci, ułatwienie zmiany płci, więc no to ewidentnie widać, że organizacje, które miały jakiś autorytet, soft power, struktury, fundusze też oczywiście z grantów i tak dalej, czy z marketingu, no bo tam udzielają tych swoich tęczowych flag różnym korporacjom, dzięki czemu one mają pieniądze, a korporacje mogą się wybielić, że niby tam robią coś pozytywnego.
Nawet jeżeli w innych krajach na przykład zatrudniałem niewolników, znaczy zatrudniałem to zdecydowanie, ale mam swoich niewolników i tak dalej, no ale mogą się w mediach zachodnich pokazać jako te progresywne, no to te organizacje zaczęły bardzo mocno też propagować tę zmianę płci. I z tego też powodu właśnie zaczęły powstawać nowe organizacje LGBT, tak jak wiem, ta koalicja LGB, ale też taka organizacja Get the L Out, lesbijska, czy Guys Against Groomers w Stanach Zjednoczonych, czyli geje przeciwko groomerom, czyli właśnie takim osobom, które... groomer to jest właśnie taki ktoś, kto przez internet zazwyczaj groominguje, czyli jakby tak manipuluje dziećmi, no tak jak ja byłem groomingowany tak naprawdę, i nakłania te dzieci do zmiany płci, chociaż nie tylko, tam do innych rzeczy też można nakłaniać, ale no w tej chwili najczęściej ten grooming się opiera właśnie na tym, żeby nakłaniać dzieci do zmiany płci. A w Polsce jest na przykład taka organizacja Labrys, która taka lesbijska, która właśnie też się przeciwstawia transseksualistom. Im się tam nie podoba, z tego co wiem, że biorą udział w sporcie i pokonują kobiety, jakieś takie rzeczy. No więc te stare organizacje zostały wykorzystane do tego, żeby to propagować, i też nie tylko organizacje LGBT, bo to ewidentnie widać, że na przykład wiele instytucji uniwersyteckich zachodnich, również w Polsce, chociaż nie aż tak bardzo, ale również w Polsce, zaczęła być przejmowana przez nie tyle może transaktywistów, co ludzi, którzy popierają całą tą ideologię, nawet nie tylko trans, ale szerzej ideologię woke, taki postmodernizm stosowany, czyli te wszystkie tak zwane progresywne, tożsamościowe polityki. I oni zaczęli to podbudowywać swoimi autorytetami na uniwersytetach, powstawały całe takie dziedziny, moim zdaniem pseudonaukowe, typu fat studies, postcolonial studies, disability studies, gender studies i tak dalej. Te wszystkie takie studies, które nie są nawet naukami, nie wiem jak to nazwać, bo to ani nie są nauki humanistyczne, ani nauki społeczne, ani tym bardziej nauki przyrodnicze, tylko nie wiem, moim zdaniem najbliżej temu jest do teologii, tego typu studium. No ale one zaczęły być traktowane jako równoprawne do, nie wiem, do socjologii, do psychologii, do biologii. Pseudoreligijne. Takie parareligijne ruchy, które też tam trochę czerpią z filozofii, no zresztą teologia przecież też czerpie z filozofii, no tylko one nie wiem, nie mam swojego, bardziej jako Boga stawiam te swoje tożsamości niż tak. Tradycyjnej religii jako jakieś wyobrażenie jakiejś istoty wyższej. Te gender studies i tak dalej, te disability studies, bo też zaczęto na przykład z niepełnosprawności robić tożsamość, że niby, nie wiem, zaczęli się pojawiać ludzie, którzy twierdzą, że czują się jako osoby bez ręki, mimo że sobie tej ręki nie wycinały, ani nie miały jej uszkodzonej w żaden sposób, ale twierdziły, że się czują i że to jest ich tożsamość, albo biali, którzy twierdzili, że się czują czarnoskórzy, albo osoby otyłe, które twierdziły, że otyłość jest zdrowa, no po prostu cały taki zestaw jakichś najbardziej absurdalnych, ja to czasem nazywam potworkowych, bo mi się to kojarzy z taką dziecięcą, infantylną, ale trochę upiorną zabawą, i dlatego mówię potworkowych, tego typu ruchów, no i one zaczęły po prostu na uniwersytetach funkcjonować jako pełnoprawne. Takim najbardziej znaną postacią tego typu jest Judith Butler, która napisała książkę Uwikłani w płeć, i ona tam właśnie takie daje podbudowę filozoficzną czy pseudofilozoficzną, postmodernistyczną pod właśnie ten ruch transgenderowy. Właśnie ona tam przekonuje, że płeć to jest tylko konstrukt społeczny i tak dalej, i tak dalej. Judith Butler, ale też na przykład Robin DiAngelo, taka biała kobieta, Amerykanka, która napisała książkę biała kruchość, white fragility, i ona tam właśnie po prostu no, masę bzdur pisze, głównie o tym po prostu, no, że jakby biali są gorsi i są wszystkiemu winni, a czarni są lepsi, taka też antagonizacja czarnych przeciwko białym, która na marginesie już widać, że nie służy w ogóle społecznościom czarnoskórych, bo doprowadziła do tego, że w miastach zdominowanych przez czarnoskórych, gdzie była wysoka przestępczość, przestano tych przestępców ścigać, bo traktowano to jako rasizm. Tak. Ludzie, którzy tam mieszkają, w tym większości czarni, tak naprawdę są ofiarami tego, żeby po prostu jakaś biała kobieta, która bierze po, nie wiem, 10 tysięcy dolarów za wykład i daje tych wykładów po kilkadziesiąt w skali roku, plus jej książka się sprzedała w setkach, nie wiem, na przykład milionach egzemplarzy, czyli po prostu, żeby biała, bogata, dobrze sytuowana kobieta mogła sobie opowiadać o tym, jaki to jest rasizm, jakiś systemowy i tak dalej, to na tym tak naprawdę cierpią po prostu zwykli czarnoskórzy ludzie w Ameryce.
co jest moim zdaniem znacznie lepszym przykładem i prawdziwym przede wszystkim przykładem takiego ekskluzywnego rasizmu u tej kobiety Robin DiAngelo, ale też na przykład u Judith Butler i innych tego typu osób, niż jakiś tam domniemany rasizm, że właśnie, nie wiem, ktoś się sprzeciwia temu, żeby czarnoskórzy mieli jakieś dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia, bo tak jest w wielu krajach, na wielu uniwersytetach prestiżowych w Stanach Zjednoczonych i no, to też po prostu pokazuje tutaj, gdzie jest konflikt interesów, że ci, którzy o tym właśnie niby rzekomym rasizmie szukają rasizmu tam, gdzie go nie ma, a sami tak naprawdę go reprezentują i to samo z płcią na przykład, że niby ten seksizm, który no, jest ewidentny ze strony osób transseksualnych, zwłaszcza wobec kobiet, ale nie tylko, oni twierdzą, że oni z tym seksizmem walczą, a tak naprawdę go po prostu reprezentują no, całkowicie go w pełni w tej chwili seksizm jest w dużej mierze dzielony właśnie przez ten ruch. No i tak samo, nie wiem, jeżeli chodzi o na przykład, jak wiem, o tej niepełnosprawności Disability Studies, czyli taki ruch właśnie twierdzący, że niepełnosprawność to jest tożsamość, że to, że społeczeństwo nie tworzy pełnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, na przykład, nie wiem, chodników, które byłyby taśmami, które by te osoby przenosiły tak, że te osoby mogłyby się w miarę tak poruszać jak ludzie, którzy mogą chodzić po własnych nogach, że to jest właśnie ableizm tak zwany, czyli od słowa able, czyli jakby takie traktowanie ludzi sprawnych jako domyślnych. I oczywiście się okazuje, że ci aktywiści tacy niepełnosprawnościowi to często w tym nurcie oczywiście, bo ja nie mówię, że ja jestem jak najbardziej za tym, żeby tworzyć różne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, no ale robienie z tego tożsamości, czy prowadzenie tego do absurdu, że mamy mieć taśmy zamiast chodników, które po prostu tak jak na lotniskach przenoszą ludzi, no to jest absurd i oczywiście ci aktywiści, którzy propagują tą narrację, to albo są osoby pełnosprawne, które właśnie chcą tak sygnalizować swoją cnotę i też po prostu zarabiać na tym, bo właśnie mają te disability studies, czyli są jakimiś tam w cudzysłowie naukowcami na uniwersytecie, robią na ten temat jakieś ankiety, biorą za to ogromne granty, a ludzie tak naprawdę niepełnosprawni nic z tego nie mają i wręcz jeszcze po prostu im się trochę obrywa, bo niepełnosprawność zaczyna być postrzegana przez takie dziwactwa jako coś negatywnego. No i tak jak mówię, dotyczy to i płciowości, i rasowości, czy kolor skóry, i też na przykład, no jeżeli chodzi o osoby otyłe, no to dokładnie to samo, no bo osobie otyłej najlepsze, co może się przydarzyć, to żeby schudła, bo będzie wtedy zdrowsza, bardziej sprawna, szczęśliwsza i tak dalej. A jak przychodzą tacy aktywiści, którzy mówią, że otyłość jest zdrowa, że nie ma co chudnąć, że w ogóle namawianie do chudnięcia to jest jakaś fatfobia, to właśnie kolejna fobia się pojawia, no to jest absurd. Także powstała cała jakby taka klasa urzędniczo-akademicko-aktywistyczna, która wykorzystuje pewne problemy różnych grup społecznych i mniejszości do tego, żeby niby w imieniu tych grup walczyć, ale tak naprawdę nie po to, żeby ten problem tych grup rozwiązać albo jakoś im ułatwić życie, tylko po to, żeby... Tak, dokładnie. Tylko po to, żeby po prostu robić sobie z tego biznes, czy to dosłownie biznes, czy właśnie na uniwersytecie robić z tego jakieś pseudobadania, czy właśnie być aktywistą, brać na to granty i tak dalej. Umówiliśmy się na godzinną rozmowę i mamy 59 sekund, prawie 59 minut i 30 sekund jakoś tak, to jeszcze pana zapytam na koniec. Ponieważ jesteśmy prawie przy końcu Igrzysk Olimpijskich, skandale, które się pojawiły na igrzyskach są związane właśnie z występami, zwłaszcza bokserów transpłciowych. Kobieta, która wyszła na ring, Włoszka, która wyszła na ring z takim bokserem, po pierwszym uderzeniu zrezygnowała, powiedziała, że nigdy tak nie oberwała i po prostu ta walka nie ma sensu. Wiele osób się z tym zgadza. Natomiast niech pan powie, jakby z własnego doświadczenia, z tego, co się dzieje w ciele mężczyzny, który przyjmuje hormony, nawet jeżeli te hormony przyjmuje, czy rzeczywiście nie rozwija się całkowicie jak mężczyzna? To zaraz na to pytanie odpowiem, tylko muszę jedną rzecz sprostować, bo okazało się, że ten bokser algierski z Algierii to nie jest jednak transseksualista, znaczy to nadal jest mężczyzna, który identyfikuje się jako kobieta, ale nie transseksualny, czyli taki, który po prostu jest fizycznie zdrowym mężczyzną, który stwierdza, że chce zmienić płeć, czy że ma dysforię płciową, że czuje niechęć ze swojej płci, tylko najprawdopodobniej jest to mężczyzna z zaburzeniem rozwoju płciowego, który podczas urodził się po prostu z niedorozwiniętymi narządami męskimi i przy urodzeniu stwierdzono przez to, że jest dziewczynką.
Ale prawdopodobnie, bo tego nie wiemy, bo nie ujawniono żadnych wyników badań, które na pewno gdzieś tam są, tylko po prostu nie upubliczniono ich. To ja przerwę w tym, bo jest ich dwóch, natomiast poprzednie badania wykazały, że on jest jednak mężczyzną, genetycznie jest mężczyzną i stwierdzono, że te badania były nielegalne, dlatego go dopuszczono do olimpiady. Mistrzostw świata go nie dopuszczono. To się nazywało jako rodzaj... Chyba, tak to nazwano, że on jest hermafrodytą, tak? że to jest hermafrodytyzm, tak jakoś tak. Znaczy, hermafrodytyzm to jest w ogóle całe zamieszanie pojęciowe, dlatego że hermafrodytyzm w przypadku niektórych zwierząt, takich jak na przykład, nie wiem, niektóre ślimaki czy ryby, faktycznie występuje, czyli po prostu mamy samca, który przekształca się w samicę, albo samica w samca, albo osobnika, który jednocześnie produkuje i gamety męskie i gamety żeńskie, natomiast w przypadku wszystkich ssaków, nie tylko ludzi, ale wszystkich ssaków, taki jakby funkcjonalny hermafrodytyzm nie istnieje. Są po prostu zaburzenia rozwoju płciowego z przyczyn epigenetycznych, tak nie. I po prostu ewolucja jakby zablokowała pewne ścieżki na poziomie epigenetycznym i przez to nie da się u żadnego ssaka nigdy zmienić płci tak naprawdę. Mhm. Więc w przypadku zaburzeń rozwoju płciowego mamy tak, że mamy albo mężczyzn, którzy mają jakieś tam mutacje genetyczne, genowe czy aberracje chromosomalne i w wyniku tego mają zaburzony rozwój i mogą mieć jakieś tam cechy bardziej męskie, ale nadal są mężczyznami. No i u kobiet też coś takiego występuje. W tej historii w tej historii z tym bokserem algierskim są trzy opcje tak naprawdę. Jedna to jest taka najmniej prawdopodobna moim zdaniem, w zasadzie już chyba wykluczona, to jest taka, że to jest po prostu kobieta, która zażywała testosteron i dlatego ma taką siłę i dlatego tak wygląda. Uważam, że to jest mało prawdopodobne. Po pierwsze dlatego, że postura tego człowieka, jego twarz ewidentnie męska i tak dalej, no widać, że jeżeli to by była kobieta zażywająca testosteron, to musiałaby ten testosteron zażywać latami od okresu dojrzewania, żeby mieć taką posturę. Więc no, nie sądzę, żeby tak było. Poza tym miała wtedy jakiś zarost, a z drugiej strony prawdopodobnie by jakoś tam musiała. Oczywiście można to jakimiś tam zabiegami medycyny estetycznej niwelować, ale no, wydaje mi się to najmniej prawdopodobne mimo wszystko. Druga opcja, również mało prawdopodobna, jest taka, że to jest kobieta z zespołem Swayera. To jest taka choroba, zaburzenie genetyczne polegające na tym, że mamy zarodek, który ma chromosomy XY, czyli teoretycznie powinien się rozwinąć w mężczyznę, ale ma ten gen, bo tak naprawdę płeć w kierunku męskim jest determinowana przez obecność genu SRY, który znajduje się na chromosomie Y. Jeżeli ten gen SRY jest uszkodzony albo w ogóle usunięty z genomu w wyniku mutacji, czy to jak powstaje plemnik, czy na początku pierwszych podziałów zarodkowych, no to wtedy taki zarodek rozwija się w kierunku żeńskim, ale nie rozwijają się u niego jajniki, dlatego że ma tylko no, ten jeden chromosom X i Y, ale niepełny ten Y bez tego kluczowego genu. I wtedy rozwija się kobieta, która ma macicę, która no, wygląda jak kobieta, ale nie ma jajników. I tutaj była, jeżeli wykryto u tej czy tego Algierczyka chromosomy XY, a podano do informacji, że tak, i to podano już w zeszłym roku, a nie przed olimpiadą, bo niektórzy twierdzą, że to jest jakaś kremlowska propaganda, że teraz tak podali do wiadomości, to jest nieprawda, bo to było już w zeszłym roku wiadome. Jeżeli ma chromosomy XY, no to ewentualnie mogłaby to być kobieta z zespołem Swayera. Natomiast nie wydaje mi się, bo takie kobiety raczej też no, nie są, mają pewne przesunięcie w kierunku męskim te cechy, takie zewnętrzne, wobec kobiet zdrowych, ale nie są aż takie męskie. Zresztą zdarzały się nawet przypadki takich kobiet z zespołem Swayera, z tym chromosomem Y, które, ponieważ mają macicę, no to mogły urodzić dziecko, tylko no, nie swoje, dlatego że to musiała być komórka jajowa pobrana od jednej kobiety i zapłodniona i potem podana do ich macicy, no ale mogły donosić taką ciążę, więc takie przypadki się zdarzały. A tutaj no, ewidentnie postura tej osoby i te chromosomy XY i to, że też te, gdyby tutaj sytuacja była czysta, to raczej ten reprezentant Algierii by pokazał jakieś badania, jakieś dowody na to, że to nie jest, że to nie jest ten przypadek. A on tego nie robi. I też jeżeli chodzi o te testy w zeszłym roku na tych mistrzostwach w boksie, z których go wykluczono i właśnie też tą osobę z Tajwanu, no to tam było tak, że oni się mogli od tych testów płciowych odwołać. Bo wykluczono, podano, że testy polegały na badaniach kariotypu, chromosomów i że wszystkie osoby, które zostały wykluczone,
nie przeszły tych testów, czyli miały chromosomy XY, a jedynymi osobami, które zostały wkręcone, to właśnie był ten Algierczyk i ta osoba z Tajwanu, nie wiem, tam aż tak się szczegółami nie interesowałem, więc tutaj nie będę się aż tak wypowiadał. Natomiast, no więc można założyć, że tutaj te wykryto chromosomy XY. No i ten Algierczyk, on się na początku zażalił na to, złożył zażalenie na te wyniki, ale następnego dnia wycofał to. Tam czytałem jakąś analizę, że być może właśnie dlatego, że gdyby to jego zażalenie zostało podtrzymane, no to można by wtedy argumentować, że on ma świadomość tego, że ma te chromosomy XY, a tak to może on jakby utrzymywać, że on wcale nie ma, że on niczym nie wie, albo że to jest jakieś tylko domniemanie. I prawdopodobnie dlatego wycofał to zażalenie, chociaż to oczywiście wszystko jest kwestia przypuszczeń. No więc w każdym razie to rzecz polega na tym, że to jest najprawdopodobniej mężczyzna z zaburzeniem rozwoju płciowego, a nie mężczyzna transseksualny. A jeżeli chodzi o to pytanie, jak te hormony wpływają, no to prawda jest taka, że jeżeli zarodek się, a później płód rozwija się pod wpływem testosteronu, no to on będzie miał, nawet jeżeli później zażywa te blokery testosteronu i zażywa estrogeny, taki mężczyzna już w wieku dorosłym, to on i tak będzie miał przewagi nad kobietami właśnie z tego powodu, że rozwijał się w okresie prenatalnym pod wpływem większej ilości testosteronu, a najczęściej też w okresie dojrzewania, no bo rzadko kiedy ta zmiana płci następuje wcześniej, chociaż jak mówiłem, czasami następuje i to no, też jest patologiczna sytuacja tak naprawdę, bo to nie jest wiek, kiedy powinno się coś takiego robić. No więc jeżeli mamy jakieś tam testy typu, bo powiem, że w niektórych, nie wiem czy akurat na tej olimpiadzie, chyba nie, ale w niektórych zawodach wiem, że gdzie występowali transseksualiści, no było tak, że oni po prostu musieli pokazać, że przez 12 miesięcy chyba co miesiąc sobie robić badanie poziomu testosteronu i on musiał być w granicach kobiecych. No ale to chyba takie badanie jest bez sensu, dlatego że jeżeli oni i tak dojrzewali, a już na pewno rozwijali się w okresie płodowym pod wpływem testosteronu, to i tak będą mieli przewagi, więc i z drugiej strony, jeżeli mamy kobietę z zaburzeniami rozwoju płciowego, która ma jakieś tam nadprodukcję testosteronu, no to ona też będzie miała wtedy przewagi nad kobietami takimi bez takiego zaburzenia. Więc niezależnie od tego, jaki to jest przypadek, to taka, czy to byłby już, nieważne, czy to byłby mężczyzna transseksualny, czy mężczyzna z zaburzeniem rozwoju płciowego, czy kobieta z zaburzeniem rozwoju płciowego, no nie powinna taka osoba być dopuszczona do rywalizacji z kobietami zdrowymi, bo taka osoba tak czy inaczej ma przewagi. No i też zwróciłbym uwagę na to, że rzadko jest tak, chociaż są takie przypadki, ale rzadko jest tak, żeby to kobieta, która zmienia się w mężczyznę, tak rywalizowała z mężczyznami, no bo wtedy ona po prostu jest dużo słabsza, no bo to jest kobieta, która zażywa co prawda testosteron, ale to jest kobieta, więc ma mężczyźni, tacy prawdziwi mężczyźni biologiczni mają nad nią przewagę. Natomiast w odwrotną stronę, kiedy to mężczyzna zmienia płeć na kobiecą, no tego typu przypadki w sporcie są o wiele częstsze, bo albo kiedy ma zaburzenia rozwoju płciowego, tam też był taki przypadek tej chyba Caster Semeni, biegaczki bodajże, czy atletki, już teraz nie pamiętam, to właśnie był taki przypadek, że to był mężczyzna z zaburzeniem rozwoju płciowego, no i tacy mężczyźni dużo chętniej występują w sportach kobiecych, no bo mają po prostu przewagę i mogą zdobywać te medale, mogą zdobywać nagrody pieniężne, być jakimiś tam bohaterami mediów, a jeszcze teraz, kiedy zaburzenia lub płciowe, czy jakieś zaburzenia identyfikacji płciowej są jeszcze do tego jakoś gloryfikowane przez ostatnie kilkanaście lat i pewnie jeszcze przez kilka lat będą, no to też jeszcze do tego mają takie poczucie, że są jeszcze lepsi, no bo media ich jakby chwalą za to, że ujawniają się, że są trans, czy że mają jakieś zaburzenia rozwoju płci. Aczkolwiek na koniec mogę dodać, że ten trend już ewidentnie wygasa, żeby traktować transseksualizm czy zmiany płci jako coś pozytywnego, również w mediach liberalnych, bo czego zwiastunem najlepszym moim zdaniem jest New York Times, który przez ostatnie 10 lat bardzo propagował tą ideologię trans, te zmiany płci, te wszystkie bzdury, a przez ostatnie pół roku stał się takim jednym z głównych mediów, które opisują te afery, nawet ujawnił kilka afer kolejnych, których nigdzie indziej nie ujawniono już, takich drobniejszych, nie takich dużych jak z tym ujawnieniem plików tej organizacji narodowej, ale no, kilka takich grubszych afer już, znaczy właśnie nie grubszych, tylko mniej grubych, że tak powiem, ale oryginalnie ujawnił właśnie New York Times, więc no też pisze o tym The Guardian lewicowy, BBC, które przez pewien czas nawet tam współpracowało z aktywistami trans, potem z nimi zerwali umowę jakiejś tam inkluzywności czy czegoś, bo zaczęli się orientować, jak to wygląda, że po prostu mają ograniczoną wolność dziennikarską przez nich. No więc jeżeli główne liberalne i lewicowe media zaczynają pisać to, co na ten temat pisały prawicowe i konserwatywne już od wielu lat, to myślę, że jednak ta moda i ta cała ideologia zaczyna odchodzić. Oczywiście w Polsce mamy opóźnienie ewidentne,
kilkuletnie. U nas w Polsce jeszcze cały czas się mówi, że te zmiany płci to jest coś super, że nie wiem, ja w czerwcu został opublikowany mój artykuł we współautorstwie z Dominiką Tworek w tygodniku Polityka na temat właśnie problemów wokół zmiany płci u osób niepełnoletnich. Następnego dnia po publikacji, a co ważne, to wyszło też w gazecie, w papierze, następnego dnia 43 organizacje wydały protest i wezwały politykę, żeby usunęła nasz artykuł. Wśród tych organizacji była na przykład Amnesty International, jakieś takie inne wpływowe organizacje, jakieś tam, nie wiem, GWH, takie rzeczy. No i polityka przeprosiła za nasz artykuł, zaczęła się płaszczyć bardzo szybko. Więc u nas jeszcze dominuje to myślenie, że zmiana płci to jest coś pozytywnego, że niby badania potwierdzają, że to jest korzystne, chociaż żadne badanie tego nie potwierdza w sposób merytoryczny, taki metodologicznie poprawny. Także ta cała propaganda jeszcze u nas funkcjonuje. Myślę, że 2-3 lata i to minie. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Bardzo interesującą rozmowę, trochę szokującą, ale, nie, ale odsłaniającą chyba bardzo wiele. Naprawdę dziękuję panu też za odwagę, bo to pan się naraża na ataki ze strony tych organizacji, to wiem wielokrotnie, także jeszcze raz dziękuję. Dziękuję również, dziękuję za zaproszenie. Państwu dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału, do komentowania, do lajkowania. Do zobaczenia.